Ten ark odbył się tak naprawdę w środku poprzedniego, ale nie chciałem specjalnie rozbijać arku na dwa odcinki, dlatego postanowiłem go puścić po tym arku, a będzie on przedstawiał podróż na wyspę Genbu. Jest to ark złożony z jednoodcinkowych historii, które w zdecydowanej większości nie są ze sobą powiązane. Naruto podjarał się, że ich statek to wielki żeglowiec, a tak naprawdę mają taką małą popierdółkę. Blondas powiedział, że Gai robi ćwiczenia rozgrzewające przed walką, a tak naprawdę ma chorobę morską i w sumie spoko przeróbka starego człowieka i morze, tylko że tu jest młody i też chciał złapać Marlina. Młody rybak mówił, że potrzebuje łodzi, która by przetrwała uderzenie Marlina, silnik spalinowy zbliżony do siły tej ryby i wędkę, która by wytrzymała, no i później łódkę zbudował Yamato, Naruto to dał mu wędkę, a Gai był silnikiem spalinowym. Gość zrobił też przynętę w kształcie Naruto. Gai nawet otworzył piątą bramę, żeby szybciej poruszać się łodzią, a też wy tego nie słyszycie, ale w tle leci mroczna muzyka kojarząca mi się głównie z Kakuzu i Hidanem, a tu chłop łapie rybę, więc śmiechłem. No i finalnie ją złapał, do przewidzenia, jednakże satysfakcjonujące. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, a odcinkowi dałem dychę, świetnie się bawiłem. Spoko deska, która jest jednocześnie liczydłem, którego używają, żeby innym wioskom opylać zioła lecznicze. Naruto oczywiście zamiast pomagać, to ciągle przeszkadza i powoduje problemy, no ale jest to zabawne dość, bo to taki klimat odcinka. Z minusów jednak to jest taka dość typowa historia, nie jest jakaś ciekawa, niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Fajna jest ta kreska z opowieści Yamato, nie wiem czemu, ale podoba mi się, do tego fajnie opowiadał tą historię, tak żeby Naruto się bał. Było też sporo tego typu przejść z paskami u góry i dołu, co nie jest typowe do Naruto, ale podobał mi się ten efekt. W tym wyobrażaniu sobie statku widmo wyglądał on całkiem spoko, natomiast ten krab już nie wygląda zjawiskowo, także ten odcinek był mocno przewidywalny, jak to, że ten mały faktycznie jest duchem i ten statek to także statek widmo. Taka średnia historia. Niewiadomych nie zaobserwowałem, odcinek oceniłem na 5. Dobra ta wyspa z działkami, które nawalają w statek Naruto. Ten kapitan piratów ma skillsy, ściągnął opaskę Naruto swoim mieczykiem i też spoko jest ta łódź podwodna, którą stworzył Yamato. Chłopy co się wylegują w gorących źródłach pod wyspą wroga, nice. Kapitan też rozwala swój własny statek z załogą, która najmniej zdołała zdobyć łupów, no psychol. Śmiesznie Naruto ściskał sobie głowę, żeby myśleć i w ten sposób opracował plan, czyli zatkanie luf armatek wielkimi drzewami oraz zjechanie z wulkanu żaglówką jak ze ślizgawki. No grubo. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 6. Wielki ptaszor porwał Gaia. Fajnie na wywaleniu Yamato przebił na wylot ogromnego pająka. Chłopy szukali Gaia, a on sobie tańcował z ptaszkami, no i na tej wyspie Jabbe hodują. Z minusów to ten potwór wygląda gównianie, a do tego ten odcinek jest nudnawy, nic ciekawego, to kolejna taka typowa historia. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Ej, ta kreska jest naprawdę zajebista. Pięknie też Rock Lee przypadkiem trafia Tobiego. Jak zwykle te treningi Gaia i Lee są absurdalne, a jednocześnie faktycznie czego się tam przypadkiem uczą. Dobre flashbacki Gaia, który prosto z butli wali alko i śmieszne, że ta dwójka w każdej sytuacji znajdzie coś pozytywnego. Piękne zakończenie wspólnego żygania ucznia z nauczycielem, nieźle się bawiłem, minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 8. Podejrzane już na początku jest to, że jakiś random sprzedaje grzybka Naruto, a wyczuwam podstęp. Uzumaki randomowo przywalił Gaiowi, żeby ten wracał na statek, no śmiechłem. No i grubo mnożą się te grzyby. Dość przerażająco wygląda ten wygłodniały Naruto, a później chłopy wpierdzielają te grzyby jak nienormalni, po czym wpadli w jakąś psychozę i wyrastały z nich grzyby. Naruto w sumie wpadł na sprytny pomysł, żeby żaba mu przyniosła żarcie z góry Myoboku, no i śmieszki śmieszkami, ale oni właśnie wysłali tych gości tak naprawdę na pewną śmierć. Grubo. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7.
Ten odcinek był śmieszkowy, ale też ciekawy. Naruto przepychał się z własnymi klonami, tak jakby te miały własną oddzielną osobowość, jak na przykład Naruto, który bardziej przypomina dziewczynę, czy Naruto z depresją. Klony schwytały oryginał, bo uznały, że Naruto ich nie szanuje, więc muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Co to w ogóle był za kadr z tymi jajcami Gaja przysłaniającymi nieboskłon? Nieźle też właśnie on przywalił w wodę i zrobił sporą falę i śmiechłem, jak zobaczyłem scenę, w której ciągnął Gaja za gacie. Aoba przebrał się w mewę i pod koniec creepy była ta scena, jak klony się złowieszcze śmieją i trzymają narzędzia zdolne zabić, a jeden z nich nawet trzymał piłę. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8, dobrze się bawiłem. Fajne są te wątpliwości Shikamaru, czy jest na tyle dobry, by dowodzić przyjaciółmi, bo może odpowiadać później za ich śmierć, jeśli coś poszłoby nie tak. Mocny też jest ten Yamato, skoro potrafił swoim ciałem i ręką zmienić tor płynięcia całej łodzi. Spoko był pomysł Shikamaru, żeby Naruto wrzucił Odama Rasengana do wiru, przez co odwirował go i woda się uspokoiła, no i ten na końcu zapieczętowała całą łódkę w zwoju, a później gdy Shikamaru odkrył podstęp, to ją przywołała. Z minusów to ten odcinek mnie nie porwał, szczególnie średniak. Niewiadomych także nie widziałem, odcinek na 5. Fajnie pokazany jest ten trening Hinaty pod patronatem Neji'ego, widać, że się starała. Z niewiadomych to Shikamaru pytał Kurenai, czy wybrała już imię dla dziecka. Nie powiedziała, że tak, ale będzie nazywać się Mirai. Spoko, że pokazali także to, że wszyscy ciężko się przygotowują, jak na przykład oddział szyfrujący tworzył specjalny język dla sojuszu. Koharu za to stwierdziła, że jakby Orochimaru żył, to wątpi, że stanąłby po stronie Konohy, no i może nie tak w pełni sam z siebie, ale właśnie tak się w przyszłości zdarzy. Wiele razy widziałem, jak Tsunade się wkurza, ale to konkretnie mnie rozbawiło dość srogo, a później uznało, że idzie się schlać. Piękna sprawa. Shino po raz kolejny uznał, że nie udało się sprowadzić Sasuke, bo go nie wzięli, co jest zabawnym gagiem. Tsunade nawalona w trzy dupy wpadła do młodych. W sumie ciekawe, że przywódca wioski sobie tak siedzi z podwładnymi. Minusów nie widziałem, odcinkowi dałem dychę. Fajna odskocznia od tych przygód na łodzi. Spoko, gościu się podszywał pod Naruto, a wyglądał zupełnie inaczej i nawet miał symbol Konohy odwrócony, a kompanii Uzumakiego pięknie stoczyli z tego bekę. Chłopco w ogóle ciągle go z buta nawalał. Git z wyglądu były te podejrzane typki i już na starcie wydają się dużo silniejszy niż ten podrabianiec, ale od razu czuć, że i tak są jakimiś płotkami, których z łatwością pokona prawdziwy Naruto. Zresztą Blondas ponownie wymuszał swój punkt widzenia na gościu, który nie uważał grubaska za przyjaciela, tylko go wykorzystywał. No tacy ludzie też istnieją. Niestety tutaj także od razu wiadomo, że od teraz gość będzie traktował go jako super przyjaciela na całe życie i długo czekać nie było na to trzeba, bo zaraz go uznał za najlepszego przyjaciela. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Ten szalik Konohamaru to musi być strasznie brudny, jak tak ciągle trze o ziemię. Jak na te całe przygotowania i wojnę za rogiem, to sporo czasu mają Shinobi Konohy, żeby się wylegiwać na tych kantówkach i w sumie to co oni mają z tym rozwalaniem rzeczy? Tsunade to chyba nie za swoje to kupuje. O ile walka Temari z Konohamaru miała swoje spoko momenty, tak chyba za dużo Konohamaru stworzył tych klonów, raczej nie posiada takiej czakry, tak samo jak ten Rasengan miał za dużą moc. No chyba, że młody zrobił aż taki postęp, ale wydaje się to bardziej efektem filera. Temari za to wyglądała tu mega badasowo. Niewiadomych nie widziałem, a odcinkowi dałem 5. W sumie nieźle wygląda ta księżniczka. Ciekawe jest to prawo w ich wiosce, gdzie kobiety szukają silnych ninja, żeby wziąć z nimi ślub. W sumie to raj dla takiego Jirai, gdyby nie miłość do Tsunade, no i jedna żona raczej by mu nie wystarczyła. Także smutna była ta historia Shizuki, gdzie zabili jej ukochanego, bo nie pasował im do tradycji. Całkiem niezły ring zrobiła ta babka, widać, że jakąś tam siłę mają, a to często się nie zdarza w stosunku do kobiet w Naruto. Shizuki fajnie ciągle napierała na Naruto, gdzie ten nie miał nawet jak się obronić, imponująca była. Z minusów to ten robot, gdzie było już naprawdę fajnie, a wcisnęli taki shit. Ten straszny Yamato to kozak totalny, nie wiem jakim cudem przed rewatchem zapomniałem, że taki jest jego charakter. Całkiem spoko ten odcinek, ciekawy jest też inny punkt widzenia wioski i szczerze to miało nawet potencjał na jakiś krótki filerowy arc. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8.
parskłem, jak Naruto zobaczył Biedronkę i pomyślał, że kogoś mu przypomina ten owad, ale nie mógł sobie przypomnieć kogo, a oczywiście chodziło o Shino, ale tego to chyba jeszcze nie grali widzowie. Flashback sprzed 20 sekund odcinka, później pojawi się jeszcze dwa razy. Kiba w sumie pocisnął Shino po chyba wszystkich gagach dotyczących tej postaci i zabawna była ta animacja Shino w głowie Kiby. Podobała mi się ta motywacja Aburame do ćwiczeń taijutsu, bo antagonista, z którym przegrał, pocisnął mu, że jest w tym słaby. Spoko też wyglądało to taijutsu Hinaty i Shino i fajnie go dominuje, bo ten nie ma zbytnio doświadczenia, a później po kilku intensywnych treningach i dniach widać, że jest tym znacznie lepszy. No i jak na takiego jednoodcinkowego no-name'a, to gość jest całkiem mocny, ale z siłą przyjaźni nie miał szans. Niezły odcinek, bo tak jak większość treningów w Naruto jest ciekawa, czy zbyt szybko Shino zdobył skilla w taijutsu, to ciężko mi powiedzieć, bo jednak startował z zerowego poziomu, więc łatwo zobaczyć progres na tym etapie, a też nie był jakoś giga wybitny. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Fajnie, że pociągnęli dalej tę fascynację Tsunade przez Tenten, no ale ten flashback to już widzieliśmy mnóstwo razy. To za mina w ogóle śmiechowa. W sumie fajnie pokazali drogę Tenten do tego, kim jest. Chciała być jak Tsunade, ale nie potrafiła atakować z potężną mocą, nie potrafiła w medyczne ninjutsu, za to w przyzywaniu była bardzo dobra. Gai powiedział Tenten, że Tsunade była znana z zamiłowania do sake i hazardu i cyk, poszło do baru, ale ją wrzucili, bo miała 13 lat. Podoba mi się ta historia Tenten, szczerze to więcej tutaj pokazują niż w kanonie. Pokazano też, że Lee był słaby i musiał się wzmacniać i w sumie ich historie są dość podobne. Lee nie umiał w ninjutsu, więc skupił się na taijutsu, a Tenten nie potrafiła niczego co Tsunade, więc zajęła się przyzywaniem i władaniem broniami, choć niestety nigdy to nie zostało jakoś wykorzystane. Śmiechłem także, jak Tenten bez słowa przywróciła ten wielki posąg do zwoju, po czym przyzwała go na plecach Roka. Zarzutem do całej serii to niedosyt, bo Tenten naprawdę miała potencjał dowalony na bycie kozakiem z narzędziami, czy chociażby mieczem, a nie dostała nic. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 9. Odcinek zaczął się od flashbacka z początku przygody Saya w drużynie 7, który niestety był dość często tam wałkowany, no i ten odcinek w dużej mierze właśnie na przypominajkach się opiera. Rozumiem zamysł, ale to czysty zapychacz jak dla mnie, który niestety zrujnował resztę epizodu, bo Saya miał tutaj bardzo spoko rozkminy. Nawet jeśli już się trochę oswoił z emocjami, to teraz ma egzystencjalne pytania, co jest świetne. No i tutaj też pokazano, jak prostacki humor mnie bawi, gdyż młody chciał złapać kota namalowanego przez Saya i pękły mu spodenki, a ja śmiechłem przy tym jak dziecko. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4, za dużą ilość flashbacków. Śmiechłem, jak Inoichi zapytał Ino, czy spotyka się z Shikamaru czy z Chojim. Kosuke Beka sobie stoczył, jak na pomoc przyszła drużyna Asumy, choć niestety w tej walce nie pokazał się tak świetnie jak kiedyś w filerze, ale już później podczas ataku, gdy rozgrywał się egzamin na Chunina, to fajnie rozwalił tego randoma. Shikaku Kozak skoro był zdolny złapać tyle celów naraz, z kolei Inoichi umiał zamącić wielu osobom w głowie jednocześnie. Jednakże ten odcinek mnie nie porwał, taki mało jakościowy. Niewiadomych nie widziałem, a odcinkowi dałem 5. Ej, ten Naruto to słaby jak straszny był, skoro nawet z Chojim przegrał w wyścigach. Ta matka Kiby to patuska straszna, mówi do syna, że jest żałosny w porównaniu do Naruto i jeszcze wywaliła śniadanie Kibie, bo ten zaspał. No dziwne metody wychowania. Shino też pięknie ciśnie Kibie, że ten mówił, że Naruto był największą ofermą w klasie, ale to przecież on wygrał z Inuzuką. Nawet psy non stop się nabijały z Kiby, twierdząc, że jest słaby, a chciałby dogonić w sile Naruto. Podobało mi się to, że Kiba przyszedł z nową motywacją, ale i tak poległ początkowo i psy go rozpykały taktyką. Zresztą śmiechłem, jak Inuzuka stwierdził, że chce zostać kretynem, nawiązując do tego, że chce być jak Naruto, a jeden z psów odpowiedział, że wygląd kretyna już ma, a reszta, że rzeczywiście jest głupi, no piękne. Ogólnie odcinek jednak bez polotu, bardzo, bardzo przewidywalny, a że Kiba do mnie jakoś nie trafia, no to nie było to dla mnie ciekawe. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Fajnie Gai sobie wyobrażał Kakashiego jako złola, zresztą pasuje mu to. Śmiechłem, jak Gai pokazał Kakashiemu swoje żołędzie i zabawnie Maito gadał sam ze sobą w tle, żeby wymyślić najlepszy dialog.
chłopy nie mogą wyrobić z głupoty Gaja, który sobie sam wmówił, że to podróbki i chce z nimi walczyć, i wspaniałe było, jak Gaj był bardzo pewien siebie, że ten Kakashi to fake i że nie zna jego tajemnic, więc ten powiedział Yamato i Aobie, że Gaj ma jajka wielkości żołędzia, a jeszcze chłopaki skwitowali go, że teraz powinien się nazywać miniaturową bestią. No przepiękne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także odcinek na 7. Dziwna ta mina Kurotsuchi, która jest wkurzona, ale jednocześnie zabawna scenka. Mimo że to filler, to poziom klonów jest jak najbardziej zachowany, bo są bezużyteczne. No i całkiem szybko zadziałało to Talk no Jutsu. Ogólnie miałka historia, nic ciekawego, nie będę przedłużał, niewiadomych nie było, odcinek na 3. Średnia tego arku to 6. Nie jest to tragiczna ocena, jednakże nie mogę powiedzieć, by to był ark warty rewatchowania. Z racji, że jest to w pełni filerowa historia, to nie ma tutaj aspektów, które faktycznie mogłyby być istotne. Także odcinki były niejednokrotnie bardzo przewidywalne już na starcie. Podobało mi się, jak rozbudowali tutaj Hinatę, czy nawet Tenten, która nie miała zbytnio okazji się w kanonie wykazać. Tak samo spodobała mi się interpretacja starego człowieka i morze na warunki narutowe, więc śmiało mogłem polecić obejrzeć pierwszy raz, jeśli brakuje wam tego uniwersum, ale to nie jest coś, co porywa jakoś bardzo na tyle, by ponownie to oglądać. I właśnie dla takich momentów przycisk subskrypcji jest idealny. Ty subujesz, dostajesz skrót fillerów, ja plus jeden cyferkę, czyli sytuacja win-win.